Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Politechnika Poznańska prowadzi akcję pod hasłem, hashtagiem właściwie, warto tu studiować. My jako Radio Politechniki włączamy się w tę akcję przed piątkami z tąże uczelnią, ponieważ wtedy będzie okazja do tego, żeby zapoznać się dokładnie z tym, co możecie robić na Politechnice i być może nawet ważniejsze, po Politechnice Poznańskiej. Dziś Wydział Inżynierii Zarządzania. Moim i waszym gościem jest pani profesor Hanna Włodarkiewicz-Klimek, dziekan tegoż wydziału. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mamy trzy kierunki do omówienia. Logistyka, inżynieria zarządzania i inżynieria bezpieczeństwa. I tak to już się jakoś przyjęło, że na początek na antenie staramy się zainteresować przede wszystkim maturzystów tym, co można faktycznie robić po ukończeniu studiów, w tym przypadku inżynierskich, właśnie na takim kierunku. Jakie najbardziej atrakcyjne zawody pani przychodzą do głowy? No, po wszystkich trzech kierunkach, które na naszym wydziale możemy uczyć, mamy doskonałą możliwość kariery we współczesnych przedsiębiorstwach. Tych przedsiębiorstwach, które rozwijają się w stronę przemysłu 4.0, ale także do tych klasycznych przedsiębiorstw. Przede wszystkim nasi studenci, nasi absolwenci wyposażeni są w dwa rodzaje kompetencji. Są to doskonałe kompetencje te kierunkowe, jak logistyka, inżynieria bezpieczeństwa czy management, ale też posiadają doskonałe kompetencje techniczne. Są inżynierami, znają procesy i produkcyjne, i usługowe, a więc to jest ta doskonała baza do współczesnego, do współczesnej kariery po studiach, do tego, żeby to przedsiębiorstwo poznać dobrze i zaistnieć później jako już osoba kierująca, bo jednak do tego nasze studia zmierzają, czy pozwalają na osiągnięcie tej kariery menedżerskiej. Myślę, że wizja zostanie w pewnym sensie panem kierownikiem dla takiego maturzysty, doskonała sprawa. Tak, ale to jest rzeczywiście potwierdzone przez naszych absolwentów, dlatego że wielu spośród nich jest w tej chwili menedżerami, tymi menedżerami wyższego szczebla i wspierają naszą radę biznesu, wspierają nasze relacje właśnie z biznesem w postaci praktyk, gdzie mogą nasi studenci rozwijać się dalej, więc nie są to słowa, które nie pozostają potwierdzone już bezpośrednio w praktyce, tak? Jak wygląda ta droga przez 3,5 roku na studiach pierwszego stopnia na każdym z kolejnych trzech kierunków? Jakie przedmioty pojawią nam się na naszej drodze do zostania inżyniera? Tak, właściwie trzeba byłoby na to spojrzeć szeroko, ponieważ każdy z kierunków ma 4 grupy przedmiotowe. Są to te przedmioty, które charakterystyczne, wspólne, które charakterystyczne są rzeczywiście dla całej Politechniki, a również dla wszystkich szkół ekonomicznych i szkół, które uczą zarządzania, więc to będą te przedmioty dotyczące matematyki, fizyki, chemii. Może niekoniecznie absolwenci szkół średnich bardzo je kochają, ale one pomagają zdecydowanie w logicznym ułożeniu studiowania. I to są najczęściej te pierwsze 2 semestry. Drugą taką grupą zasadniczych przedmiotów to są przedmioty kierunkowe, te, które dają już podstawy do dobrej wiedzy, którą będziemy mieli w naszych przedsiębiorstwach, a więc w przypadku logistyki będą to wszelkiego rodzaju przedmioty stricte logistyczne, które pozwalają nam poznać proces logistyczny. Będzie to ekonomika i organizacja transportu, zapasy, magazynowanie. Jest to również nawiązanie do współczesnego świata, więc ekologia potrzeb współczesnego świata, zrównoważony rozwój, ekologia w transporcie, w łańcuchu dostaw. To są te przedmioty, które kierunkowo na logistyce możemy wyróżnić. Jeżeli chodzi o zarządzanie, inżynierię zarządzania, to oczywiście zarządzanie szeroko rozumiane w wymiarze managementu, ale też zachowania organizacyjne, nauka organizacji, psychologia społeczna, zarządzanie kadrami, finansami, rachunkowością, zarządzanie projektami, jakość w przedsiębiorstwach, czyli te menedżerskie przedmioty. W przypadku inżynierii bezpieczeństwa to są przedmioty związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, bezpieczeństwem w pracy, bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, systemach informatycznych, finansach, a więc takie, moglibyśmy powiedzieć, holistyczne spojrzenie, ale również psychologia pracy, ergonomia, ekologia, ochrona środowiska i tym podobne problemy.
Trzecią grupą charakterystyczną dla wszystkich naszych kierunków są przedmioty społeczne, które kształtują naszą sylwetkę, naszą postawę jako człowieka, więc będzie to psychologia, etyka, filozofia, te przedmioty, które nas rozwijają. I tą taką bazową, bym powiedziała, przewagą konkurencyjną naszych absolwentów są przedmioty inżynierskie, które pozwalają nam spojrzeć na tą stronę techniczną organizacji, a więc od mechaniki, materiałoznawstwa, automatyki, przygotowania produkcji, samej produkcji do tych współczesnych informatyki, elektroniki, tych rzeczy, które możemy później kompleksowo w naszym wykształceniu wykorzystać. Jak rozumiem, wtedy taki logistyk nie usłyszy w zakładzie pracy, dosyć dużym zapewne i specjalistycznym, że się nie zna na sprawie zupełnie. Zdecydowanie nie, ponieważ nasi studenci są wyposażeni w wiedzę techniczną, a więc mogą spokojnie i z tym personelem wykonawczym, ale także z managementem rozmawiać fachowym językiem, rozumiejąc całą złożoność procesu wykonawczego i zarządczego. Także to jest na pewno doskonała przewaga na rynku. Wspomniała Pani o takich przedmiotach, które łapią się do dosyć szerokiej gamy pojęć zamkniętych w takim jednym, społeczna odpowiedzialność biznesu. Czy to będzie spojrzenie ekologiczne, czy może jeszcze jakieś trochę bardziej rozbudowane? To jest przyszłość logistyki również? Tutaj będzie ten najbardziej intensywny rozwój następował? Jeżeli chodzi o społeczną odpowiedzialność biznesu, to jest przyszłość wszystkich trzech kierunków, bez wątpienia, ponieważ myślę, że świadomość, i bardzo się cieszę z tego, młodych ludzi odnośnie takiego pełnego poszanowania zarówno praw własnych, jak i praw przedsiębiorstwa, jak i przede wszystkim tego naszego całego otoczenia przyrody i społeczeństwa, jest niezmiernie istotny. I te aspekty zrównoważonego rozwoju nie przejawiają się tylko w jednych przedmiotach, które bezpośrednio do tego dążą, ale one przejawiają się zarówno w ekonomii, jak i w właśnie psychologii pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, jak i w przedmiotach właśnie ekologicznych czy ochrony środowiska, bo jest to jednak twór bardziej złożony, procesowy. To nie jest taka, by można powiedzieć, wydzielona jednostka, wyrwana z naszych zachowań czy konsumenckich, czy produkcyjnych, wykonawczych. Teraz mamy taki czas na Politechnice, kiedy Państwo przyznajecie tytuły inżyniera właśnie. Skojarzyło mi się to, ponieważ jeden z naszych kolegów radiowych, który trafił z pięknym zdjęciem ze swoją pracą inżynierską na nasz profil facebookowy, ukończył właśnie kierunek logistyka. I chciałem zatem dopytać, bo jeszcze tego nie robiłem przy okazji rozmów przed piątkami z Politechniką. Co Pani czuje i myśli, kiedy patrzy na chociażby zdjęcia tak wszystkich młodych ludzi właśnie z pracami inżynierskimi? Ja czuję niesamowitą dumę. Ja zawsze cieszę się, że mamy tak wspaniałą młodzież, tak wspaniałych ludzi, którzy później są mocno związani z Politechniką, bo ja już mam dużą historię w uczeniu jako nauczyciel akademicki i widzę, jak nasi absolwenci wracają i zawsze podkreślają to związanie czy z Politechniką, czy z naszym wydziałem. Jest to dla nas niesamowita duma. Myślę, że robimy naprawdę kawałek bardzo dobrej roboty, jeżeli chodzi o przygotowanie kadr dla Polski, dla Europy, bo na pewno nie odstajemy w żaden sposób od kształcenia europejskiego i światowego. Nasi absolwenci są tacy otwarci. Myślę, że są zadowoleni z tego, że studiują i mam nadzieję, że pana kolega również potwierdzi moje słowa, a tym samym gratuluję ukończenia koledze pracy inżynierskiej. Będzie mam niebawem, nadzieję, że będzie dalej. Będzie niebawem okazja, bo akurat kolega, o którym mówię, prowadzi program, który pojawia się na antenie za 12 minut mniej więcej. Nie wiem, czy będzie dzisiaj, ale być może. Jeżeli tak, to na pewno przy okazji podpytam. A jest to program, powiem pani profesor, tak przy okazji, o piłce nożnej swoją drogą, która też jest prywatną pasją i hobby właśnie Krzysztofa. Moim i waszym gościem była pani profesor Hanna Włodarkiewicz-Klimek, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania. A o kierunkach logistyka, inżynieria zarządzania oraz inżynieria bezpieczeństwa będziecie mogli usłyszeć na pewno dużo więcej jeszcze niż dzisiaj w ramach piątków z Politechniką, te co tydzień regularnie od 5 marca. Pani profesor, dziękuję uprzejmie za rozmowę. Dziękuję.
dziękuję, również miłego wieczoru. Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.